sobie do zarzucenia, jeśli chodzi o współpracę z Legią Warszawa? Do zarzucenia? Nie wiem, co wiem, co mi zarzucają, że zawodnicy, których reprezentuję, nie zawsze trafiają do Legii, no ale ja kieruję się, w biznesie kieruję się jedną rzeczą, a mianowicie tym, że mój podopieczny musi mieć zagwarantowane odpowiednie warunki, nie tylko rozwoju, ale również finansowe. On i jego rodzina. Jeśli ktoś proponuje mi przede wszystkim treningi z pierwszą drużyną, tak to miało miejsce w przypadku Dominika Prostaczyka w Jagiellonii Białystok, no to wybieram klub, który da mu szansę szybszego rozwoju tej ścieżki kariery i debiutu w pierwszej drużynie.